Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj 12 dzień sierpnia. To jest sobota. Dzień pracocholików. To niedobrze, nie bądźcie pracocholikami. Ja chyba trochę jestem czasem. Czasem jestem strasznym leniem. Ale sam jestem pracocholikiem. To się w ogóle tak da? Żeby być jednocześnie i leniem, i pracocholikiem? Może się da, może mam jakieś rozdwojenie. Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Fajnie. Światowy Dzień Słonia. O, super. Słonie są takie ekstra. Nie mogę z wody podskakiwać, jak wam mówiłem. Ale słonie są w ogóle super. Słonie też widziałem na żywo, takie właśnie w dżungli. Może znowu je dzisiaj oglądam. To ciekawe by było. Jeżeli tak, to na pewno macie na Instagramie. Koniecznie zajrzyjcie na langustowego Instagrama. A może by tak tego Instagrama jakoś rozruszać bardziej? Mam też tam takie myśli, żeby tam więcej robić. Ale no nie, może skończmy tę budowę najpierw. Zrobimy studio, będziemy robić live'y. To będzie w ogóle takie ekstra z tymi live'ami, naprawdę, kochani. No ale też trochę nam brakuje. Jak możecie, to nas wspomóżcie. Człowieczka, jedziemy. Zapraszam. Drodzy, moi mili, moi kochani, tak się jakoś złożyło znowu, tak jak w tym tygodniu, że końcówka tego tygodnia, w sensie ostatni odcinek, będzie klamrą do odcinka pierwszego. Naprawdę, bardzo ładnie mi się dołożyło w tym tygodniu. Kochani, dzisiaj zdanie, które teraz jak je czytam, jak się przygotowywałem, to jakoś o tym nie pamiętałem, ale dzisiaj jak je czytam, tuż przed nagraniem tego odcinka, to mi się wydaje, że to zdanie kiedyś było chyba. Dawno, dawno, dawno temu. No ale taka siła rzeczy, kochani, mamy już tych odcinków tam prawie 1500. No to dziwne, żeby się to nie powtarzało, nie? A w ogóle to, kochani, wymyśliłem, że jak będzie 2000 odcinek wstawaków. No wiem, że to jeszcze jest, bo to jest jeszcze tam 500 ileś odcinków, nie? Czyli to jest ponad rok, to jest półtorej roku. Czyli gdzieś tak w okolicach końcówki 2024 to będzie chyba, nie? Na 2000 wstawaków, kochani, zrobimy takie spotkanie na żywo. Tak pomyślałem. Takie, że będą wstawaki mówione na żywo, nie, jakąś halę wynajmę i zrobimy takie spotkanie na żywo w ogóle. Przepraszam, rozgaduję się na niepotrzebne tematy. Marie N. Radmacher, nie wiem jak się to czyta, nie mam pojęcia jaką z narodowości. Mary Ann pewnie jakoś, nie? Posłuchajcie. Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: spróbuję jutro jeszcze raz. Tak, to zdanie już było kiedyś, kochani, ale to nic. Bardzo piękne zdanie. Kochani, to jest odwaga. Odwaga to wcale nie jest takie coś, że się niczego nie boisz, że nie wiem, idziesz jak przecinak przez życie. Kochani, uwaga, to może być brawura. To może być w ogóle coś, co może być bardzo niebezpiecznego, bardzo złego w ogóle, bardzo niedobrego. To może być w ogóle taka brawura, czyli takie właśnie udawanie, że niczego się nie boję, że wszystko mi idzie, że ze wszystkim sobie poradzę, że każde wyzwanie przyjmę. To może być, kochani, oznaka w ogóle, że ty uciekasz przed samym sobą. Odwaga to jest bardzo często coś innego. To jest takie coś, że po prostu odniosłeś ileś tam już, poniosłeś ileś tam porażek. To jest to, co wam mówiłem w poniedziałek, nie? Wielokrotnie poszukiwałeś światła i gleba, i gleba, i gleba, i gleba. I prawdziwie odważny człowiek to nie jest człowiek, który mówi: dam radę, wszystko będzie dobrze, zdobędę to, zobaczycie wszyscy, jeszcze świat klęknie. Nie. Odwaga to jest takie coś, że wieczorem zrozpaczony, zmęczony, po prostu ściorany, poturbowany przez życie, kładziesz się spać i mówisz: jutro wstanę, po prostu spróbuję jeszcze raz. Nie z nie wiadomo jaką, wiecie, brawurą. Jutro wstanę, prześpię się teraz, bo nie mam siły już, bo mam dość. Ale jutro wstanę i jeszcze raz spróbuję, nie poddam się. To jest odwaga. Kochani, bardzo was zapraszam, żebyście byli ludźmi odważnymi. A to na tym polega. Nie na tym, że będziecie przecinakami, którzy się niczego nie boją i świat będzie na was patrzył i będzie mówił: o, ten to jest proszę, jak on idzie przez życie. I nie mówię, że to jest coś złego, jeżeli ktoś tak ma, w porządku. Ale kochani, prawdziwa odwaga to jeżeli będziesz mieć dzisiaj wieczorem dość, może masz już teraz rano dość i nie chcesz się w ogóle z łóżka wstać, może to oglądasz w łóżku i mówisz: Boże, nie chce mi się żyć, nie chce mi się w ogóle w tą sobotę wstawać. Będziesz odważnym człowiekiem, kiedy sobie teraz powiesz: wstanę i spróbuję jeszcze raz. Może z tego nic nie wyjdzie, ale spróbuję jeszcze raz. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, bardzo, 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 bardzo wam dziękuję za ten tydzień. To był, mam wrażenie, dobry tydzień. Dobry tydzień wstawakowy, dobre dzisiaj, dobre były w tym tygodniu chyba teksty.
Mam taką nadzieję. Bardzo się o to zawsze modlę. Modlę się zawsze kolejnie nagrywając te wstawaki, naprawdę. Nagrywam je oczywiście wcześniej, wiem, że będziecie to oglądać tam za tydzień, dwa czy trzy. Zawsze się modlę, Boże, jak będą to oglądać, niech to wtedy komuś tam wejdzie, niech to komuś do kogoś dotrze. I wiem, bo często już o tym piszecie, że właśnie, Ojcze, dzisiaj tego potrzebowałem. I wierzę, że to jest Duch Święty, wierzę, że On naprawdę to przygotowuje tak, jak trzeba. Że ja tam coś tutaj mądzę, coś tam próbuję to poukładać, a On wie, że okej, tam wtedy Kaśka będzie tego potrzebowała. Może jakaś Kaśka właśnie tego słucha teraz. A jak masz nasze na imię, to też jest do Ciebie, wiesz o tym, nie? No, ha. Widzimy się w poniedziałek. A co tam? Zaproszę jeszcze raz na Instagrama. Przypuszczam, że na Instagramie będą jakieś wrzutki z Zambii, bo jestem teraz w Zambii. To tam pewnie jakieś fajne, ciekawe mogą być rzeczy. Fajne zwierzaki tam mogą być. To pozaglądajcie. No chyba, że nie mam internetu, to nic nie ma. No wtedy wybaczcie. To i tak zażyjcie. No. Dobrego dnia, dobrej niedzieli, dobrego do poniedziałku. Z Bogiem, błogosławie. Pa, pa.